absolutnie pozdrawiam telewizów telewizji Bełchatów 24, niezwykle smacznie. Mam nadzieję, będzie, ale to się okaże. Skąd taki pomysł, żeby zaprosić mistrza kuchni kulinarnego Karola Okrasy? Jesteśmy szkołą zawodową, kształcącą w wielu zawodach. Kształcimy stolarzy, kucharzy, fryzjerów, logistyków. Co roku staramy się zorganizować dla młodzieży naszej szkoły, ale również dla gimnazjalistów, spotkanie z osobą, która osiągnęła sukces w konkretnym rzemiośle. Chcemy pokazać młodzieży, że warto uczyć się zawodu, niekoniecznie tylko liceum ogólnokształcące i później studia, ale posiadanie konkretnego fachu pozwoli osiągnąć w przyszłości sukces. Właśnie tak jak mistrz Okrasa, nasi uczniowie też w przyszłości mogą się stać mistrzami w zawodzie, którego się uczą w szkole. Dzisiaj prezentujemy właśnie spotkanie dla kucharzy, techników technologii żywności. Ucząc się konkretnego fachu, naprawdę można stać się mistrzem w tym, co lubimy robić. Będę starał się przekonać młodzież, że warto mieć marzenia i że warto się szkolić, pielęgnując swoje rzemiosło, czyli fach w ręku. Chciałbym pokazać, że jeżeli ktoś coś lubi, to może w tym odnieść sukces, ale żeby też odnieść sukces, to potrzeba jeszcze właśnie tego czegoś, tego elementu, który dzisiaj bardzo często pomijamy, stawiając tylko na naukę, na studia, ale przy okazji i najlepiej jakby to szło równolegle, żeby rozwijać w sobie to dobre rzemiosło, bo to jest coś, czego dzisiaj wszyscy tak naprawdę, przynajmniej w moim zawodzie, bardzo szukają. Będziemy robili troć bałtycką, ale wracając do tych, używając jak gdyby tych klasycznych, dobrych, tradycyjnych technik, jednak smakiem nawiązywać do tego, co mi w duszy gra i w sercu, czyli do tej kuchni staropolskiej, dawnej, polskiej, pachnącej kuchni. Tutaj szkoła jest doskonale przygotowana, przywieźli chyba ze dwa wozy siana i słomy, więc jak gdyby czuję się jak w domu. Jest cudownie. Bardzo mnie to cieszy, jak ludzie mnie przyjmują właśnie sianem i słomą. Robiąc to, co... Musimy kończyć. Mam przerwę. Robiąc to, co lubię, staram się tak naprawdę spełniać i wysycać swoją ciekawość w tym zawodzie. A jeżeli ktoś to ogląda, komuś się to podoba, ktoś przychodzi do restauracji na to jedzenie, które mi tak naprawdę smakuje, bo to jest pełna dyktatura, ja daję ludziom to, co mi smakuje, nie staram się przypodobać innym, tylko staram się iść tym tropem, żeby najpierw mi to smakowało i później narażam się na jakąkolwiek krytykę czy też opinię. To nie było tak oczywiste, że ja od razu się zdecydowałem na zawód kucharza. Zawód kucharza pojawił się zupełnie przypadkiem, ale pojawił się po namawianiu mojej mamy, bo to było dosyć istotne, ale również po tym, jak zobaczyłem swojego mistrza i mentora, którego uważam do dzisiaj, czyli niejakiego Bernarda Luzianę, świetnego rzemieślnika, człowieka, na którego było przyjemnie patrzeć, jak gotował, jak rozmawiał z potrawami, jak rozmawiał z sosem, jak traktował tę kuchnię. I przy okazji, że był świetnym rzemieślnikiem, to był artystą, bo tworzył rzeczy, jakie na tamte czasy nikomu nie przychodziły do głowy. Patrząc na takiego człowieka, wyobrażałem sobie, że ten zawód może być właśnie czymś więcej, aniżeli tylko zwykłym rzemiosłem, że oprócz tego fachu w ręku mogę też coś tworzyć i coś odkrywać każdego dnia. I to mnie w tej kuchni pociągało tak naprawdę. I tak się zaczęła ta przygoda od tych prawdziwych, profesjonalnych praktyk zawodowych. Nie łamię przepisów drogowych, a jak już je łamię, to także mnie nikt nie złapał. Więc nie mogę panu powiedzieć gdzie, bo... Przed Radomskiem. Nie, przed Radomskiem jechałem przepisowo 40 na godzinę. Grałem na zespole, nie będę się tym chwalił, bo grałem na marakasach, jak byłem w podstawówce. Nie wiem, czy pan kojarzy, co to jest. To nie jest jakiś powód do dumy, ale miałem świetną kamizelkę i czułem się tam doskonale. Byłem zbyt młody, żeby grać na akordeonie. Uczyłem się grać na akordeonie kiedyś. Tak naprawdę pewnie wszystkich rozczaruję, ale ja nic innego poza gotowaniem robić nie potrafię. I może dobrze, bo bym więcej rzeczy zepsuł, a tak zepsuję tylko jakąś potrawę, złamię. No i mówię, że ją złamałem, więc to też się dobrze sprzedaje. Zatęskniłem za kinem i mam nadzieję, że to kiedyś odrestauruję, ale zanim kino, to muszę odrestaurować i nadrobić zaległości rodzinne, czyli pobyć trochę w domu, ale to za chwilę. Od pani Magdy Gessler nie próbowałem żadnej potrawy, ale próbowałem od innych znakomitych tego świata, których niezwykle cenię, jak Alana Ducasse, czy Ferrana Adri, czy pana Arzaka.
to są mistrzowie przez duże M dla mnie. To są ludzie, którzy swoją postawą i zaangażowaniem w rozwój tej sztuki kulinarnej zrobili naprawdę dużo i udowodnili, że zasługują na to, żeby być na tym piedestale. Ciągle marzę o tym, żeby spróbować choćby jednego dania od niejakiego pana Jordi Roca, który to od kilku lat piastuje tytuł najlepszej restauracji, znaczy najlepszego kucharza, no bo prowadzi najlepszą restaurację na świecie. A to jest duży wyczyn.